dzięki harcerzom z Polski i Słowacji światło betlejemskie zapłonęło już 26 raz. Płomień symbolizuje nadzieję i radość związaną ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. Co roku przekazaniu symbolicznego światła towarzyszy maksyma, która daje druhom, ale i zwykłym ludziom cenne życiowe wskazówki. Pod jakim mottem w tym roku skauci przekazywali sobie światło betlejemskie? Co roku mamy inne hasło, w tym roku jest to odważnie twórzmy pokój. Dla nas przede wszystkim jest to szukanie drugiego człowieka. Taka rezygnacja z własnego ja, to właśnie też podczas betlejemskiego zlotu. Nasze gry polegały na tym, że starsi i młodsi musieli współpracować, żeby wygrać grę. Mimo że każdy zbierał punkty i działał na swoje konto, to przede wszystkim ta pomoc drugiemu człowiekowi najbardziej się liczyła. Każda gra była dla grupy metodycznej w ZHP, czyli dla zuchów, harcerzy starszych i wędrowników. Przede wszystkim opierała się ona na historii betlejemskiego światła pokoju, ale też na takich wyzwaniach, które i zuchy, i wędrownicy musieli razem wykonać, ale też przede wszystkim musieli siebie poznać. W tym roku polscy skauci, aby odebrać symboliczne światło, udali się na Słowację. W przekazaniu światła brali udział harcerze z całej Polski. W związku z tym, oprócz głównych wydarzeń spotkania zaplanowanych przez przełożonych, harcerze mieli także okazję zawrzeć nowe znajomości. Naczelnego kapelana ZHP, księdza harcmistrza Wojciecha Jurkowskiego, pytaliśmy, dlaczego przekazanie betlejemskiego światła odbyło się na Słowacji. Taki już jest zwyczaj, że od kiedy zniesiono granice, to postanowiliśmy, że jednego roku przekazywanie betlejemskiego światła przez skautów słowackich Polakom będzie raz na Słowacji, raz u nas w Polsce. I tak teraz się już dzieje od kilku lat, jest, że albo jesteśmy tutaj w Świcie lub w innych miejscowościach Słowacji, albo w Zakopanem. Światło odebrane przez polskich harcerzy zawędrowało do schroniska na Głodówce, stamtąd do Częstochowy, a następnie do Krakowa. Z tych miejsc betlejemski płomień powędruje do skautów z innych państw europejskich.